Legia gra siatkówkę, bym powiedział, taką troszeczkę bardziej wyrafinowaną i są pewniejsi siebie. Jeśli już popełniają błąd, to nawet oni czują, że ten błąd popełniają. Olsztyn gra troszkę jakby bez takiego czucia mięśniowego. Mocno przed siebie, nie nad wszystkim jest kontrola. A i moim zdaniem na razie jednak więcej siebie, więcej serca na parkiecie zostawiają siatkarze Asseco Resowi Rzeszów. Ale to zwycięstwa jeszcze nie daje. 10-6, Grzegorz Szymański. No i Ilicz popsuł łatwą zagrywkę. Nie chciał mocno, nie udało się. No i teraz ten odwieczny dylemat. Czy ryzyko? Mocno. No Grzegorz chyba nie ma jakby... Tutaj nie wstrzymuje ręki. No i trafił kapitalnie Grzegorz Szymański. Jest siódmy punkt. Wracamy do gry. Szybciutko, dwa punkty odrobione, będzie czas. Zawodnicy sami proszą o czas. O przerwę prosi trener Andrzej Kowal. No nie było sensu ryzykować tam szukania tej piłki naprawdę w trybunach, bo i tak byłoby niemożliwe ją obronić. No już można powiedzieć, Wojtek, że wszyscy jesteśmy usatysfakcjonowani tym, co dziś oglądamy i oglądaliśmy w hali Urania w Olsztynie. Na to czekaliśmy, wszyscy chcieli, żeby tak wyrównana była Polska Liga Siatkówki, żeby stała na tak wysokim poziomie. To wszystko mamy. Podpisuję się pod twoimi słowami. No jestem bardzo ciekaw mimo wszystko rozwiązania, no bo to jest najważniejsze. Sama gra tak, ale jeszcze to rozwiązanie. Grzegorz Szymański po przerwie także nie zwolnił ręki, ale przyjął Karel Kwaśniszka, zatrzymany Paweł Papkę. No i odwracają się losy. Nie wiadomo, co się teraz stanie. 3 punkty stracone przez Resowie w jednym ustawieniu. A Grzegorz Szymański jak rasowy atakujący. Właśnie tak powinien się zachowywać. Wchodzi w pole serwisowe i posyła potężne bomby, tak jak teraz, ale Mitrowicz, jest już całkiem przyzwoite przyjęcie. Paweł Papkę po rękach w aut, 11-8. Na pewno Resowia ma teraz troszeczkę spokoju. Widzimy, zebrali się na środku, jeszcze zwalniają, roczyć dyskutują. No Paweł dzisiaj nieoceniony gracz, po prostu ilość akcji na podwójnych, potrójnych. Ile razy on obijał ręce blokujących Olsztyna, może ich doprowadzić po prostu do rozpaczy. Jest zmiana. A my pomagamy naszym przyjaciołom. Tomek Kozłowski za Karola Kwaśniczkę na zagrywkę. On dzisiaj wchodził i wykonywał naprawdę trudną zagrywkę do przyjęcia sposobem górnym. Tak, no pamiętamy pogoń w końcówce 4. seta. To właśnie Tomek Kozłowski wykonywał wtedy serwis. Teraz także Kozłowski, Siezieniewski miał małe problemy, przerzucił piłkę na drugą stronę boiska. Paweł Zagumny, który czuje, że to Grzesiek Szymański, a jest aktualnie liderem na boisku po stronie Mlekpolu Olsztyn. Na pewno te trudne piłki będzie Paweł kierował do niego, bo on sobie radzi i nie wstrzymuje ręki. To są tylko 2 punkty przewagi Asseco Resowi. No jestem ciekaw teraz, jaki Ilicz poprowadzi grę. Czy jednak ciemno do Pawła Papkego, który skuteczny, czy jednak jeszcze dalej formy rozegrania? Może środkiem do Guni przy dobrym przyjęciu. Nie, jednak Aleksander Mitrowicz zatrzymany. 11-10. No otwiera się mecz na nowo. Żaden reżyser, żaden scenograf nie napisałby lepszego scenariusza, jeśli chodzi o poziom emocji. 10-5 prowadziła Asseco Resowia Rzeszów, a już tylko punkt przewagi. Dobra zagrywka, w punkt przyjmuje teraz Krzysztof Ignaczak, on także w obronie, Paweł Papkę zablokowany, mamy remis. A jednak, co dzieje się teraz w olsztyńskiej hali Uroni? No, wierzyć się nie chce, że można odrobić 5 punktów, nie tracąc jeden. Ale cały czas żadna z drużyn nie jest bliższa, awans. Tak, żadna nie jest bliższa w tym momencie, natomiast problem Resowi to teraz co zrobić z tym problemem, który siedzi w głowie. Przecież mieliśmy już wygranego seta. Wielkie brawa dla bloku. Olsztyn, który przez cały mecz właściwie nie miał stabilnego bloku, teraz wykonał 4 bloki pod rząd punktowe. To jest wielokrotnie, też powtarzamy, że jest to element, którego kompletnie nie można określić i nie można szacować tym elementem. Czasami jest, czasami go nie ma. Sinan Tanik, no musi wytrzymać.
Tanik potężnie i Ilić. Jest dotknięcie siatki. Iwana Ilicia, jest 12 punkt Lechpolu Olsztyn. A jest to piłka rzucona. Siedem punktów Olsztyna, jeden Resowi. 7-1 w ostatnich, nie wiem, 5 minutach. Jeszcze raz Sinan Tanik potężny. Teraz dobrze Iwan Ilicz, ale broni Grzesiek Szymański. Sierzeniewski zatrzymany, remis po 12. No, poszedł na siłę, poszedł przed siebie. Jedyne właściwie mądre zachowanie teraz było atakowanie gdzieś z trybuny. Byłby bohaterem, gdyby skończył ten atak, Paweł Sierzeniewski. No, a tak jesteśmy świadkami dalej, no, horroru. Horroru siatkarskiego w play-offach Polskiej Ligi Siatkowej. Dawid Gunia. Zagrywka przyjmująca. Po taśmie nie dał się zaskoczyć Paweł Sierzeniewski. Trudna piłka, potrójny blok, ale radzi sobie Szymański. No teraz nerwy są napięte jak po stronie. Tutaj. No nie wytrzymuje też ciśnienia Mariusz Sor. No nie dziwię się wcale, ale bardzo rozsądna teraz zmiana. Zamóż Żonka, który swoim serwem specjalnie pewnie by nie zagroził, wprowadzony Ruciak. Nie myślę, żeby dostał zadanie mocnego serwu, ale ma zadanie zaserwować na pewno w jakąś strefę, ale poszukać piłki w obronie, bo są teraz bez libero na boisku. Michał Ruciak. No, nie uważam tego zawodnika za najbardziej odpornego psychicznie, ale teraz dobra zagrywka, środek. Nie ma skończonego ataku. Jeszcze Paweł Papkę po rękach. Świetnie, teraz pracuje olsztyński blok. Mitrowicz zatrzymany. 14-12. Będzie pierwsza piłka meczowa. Coś niesamowitego. No, mamy wszystko, co się może zdarzyć w meczu siatkówki. Mamy dobry poziom, mamy zmiany, zwroty sytuacji. No, wielkie, wielkie brawa dla obu drużyn. Resowia załamana. To już widać. Świetnie Michał Ruciak, Ilić na środek. I to jest koniec. Lechpol AZS Olsztyn. Jednak w półfinale Polskiej Ligi Siatkówki. Wielkie brawa. Że niemożliwe stało się możliwe. Wygrali tiebreaka ze stanu 5-10. Blokując chyba 7 punktowych akcji w końcówce. Coś niesamowitego. No. Współczuję Resowi, gratulacje dla Olsztyna. Poziom naprawdę jak na play-off ćwierćfinałowy, ogromnie wysoki. Olsztyn był już jedną nogą w siatkarskim piekle, ale wrócił w wielkim stylu i cały czas przecież ma szansę zdobyć złoty medal mistrzostw Polski. Wielkie brawa także dla podopiecznych Andrzeja Kowala za charakter, za ambicje. Proszę popatrzeć, płaczący Krzysztof Ignaczak. Naprawdę, dali z siebie ci zawodnicy po prostu wszystko. No, prawda jest taka, że faktycznie na, nie wiem, 100 takich tiebreaków 95 się by przegrało, a może i więcej. A że odbyło się to jeszcze w momencie, gdy jest awans, to nie był mecz ligowy, to jest mecz o awans do czwórki mistrzów Polski. Lechpol AZS Olsztyn, ostatnim półfinalistą Polskiej Ligi Siatkówki. O miejsca 5-8 w obecnym sezonie grać będzie Asseco Resowia Rzeszów. Łzy w oczach niemal wszystkich siatkarzy tego klubu. Szczęście było tak blisko, ale los nie sprzyjał dzisiaj siatkarzom z Rzeszowa. Najlepszy zawodnik tego spotkania Paweł Papkę, tak uznał komisarz dzisiejszych zawodów. No ja myślę, że Paweł Papkę dzisiaj ma naprawdę, rozegrał fantastyczny mecz, ale no nie ma żadnego znaczenia, ponieważ ten mecz przegrał. Oddaje swoją statuetkę Mariuszowi Sordylowi, to jest jego gest, ma takie prawo. Natomiast pod względem gry chyba sobie akurat nie ma nic do zarzucenia. No to jest właśnie sport. Niezwykła euforia, radość po jednej stronie, po drugiej łzy, smutek, rozczarowanie. Tak musiało się stać. Natomiast
Długo będą, Jurek, zastanawiać się, jeszcze analizować, jak to się stało, ale na to nie ma czasu. Oni za chwilę mają gdzie się odegrać, za chwilę mają swój Final Four w Rzeszowie, gdzie będzie wielkie święto. I po tym meczu jesteśmy przekonani, że Asseco Resowia Rzeszów podczas Final Four Buharu Challenge Cup, który rozegrany zostanie, drodzy Państwo, w sobotę i w niedzielę świąteczną w rzeszowskiej hali na Podbromiu. Łatwo skóry nie sprzeda, to nas cieszy. I wierzymy, że rzeszowianie są w stanie przejść tak trudnego przeciwnika jak Simone Modena. Tak, widzę dzisiaj, patrzę się po wielu twarzach działaczy z Olsztyna, jak odetchnęli. W katastrofalnej atmosferze. Zespół, ja nie powiem, że zespół się już odrodził, bo byłoby to rzucenie trochę słów na wiatr. Ale wytrzymali dzisiaj ciśnienie do końca, a co ciekawe, w komfortowej sytuacji nie wytrzymała tego Resowia po takim ciężkim boju. To pokazuje jeszcze raz, że siatkówka jest naprawdę grą nieobliczalną, która w każdym momencie może się odwrócić gra i Olsztyn naprawdę pozostał w grze. Ja stawiałem na Olsztyn do finału, nie wiem co dalej.